Witajcie w następnej degustacji. Tym razem mam gin, co prawda miniaturkę, ale bardzo ładna buteleczka. Mermaid gin, czyli syreni gin. Isle of Wight Distillery, 42% alkoholu. No i więcej im się tu w informacji nie zmieściło. Wobec tego zajrzałem na ich stronę i gdzieś mi spadły notatki. Już to szukam. Mam nadzieję, że znajdę. Okej. Lista składników. Koper morski, kwiat czarnego bzu, jałowiec, aframon madagaskarski, ekologiczna skórka z cytryny, korzeń irysa, chmiel bodhiacha. Ładna nazwa, nawiązująca do oczywiście bohaterki Brytanii, która walczyła z wojskami rzymskimi. Korzeń lukrecji, korzeń arcydzięgla i angielska kolendra. Ten chmiel powinien dawać nuty cytrusowe i kwiatowe, ale jest on o takiej średniej do lekkiej, że tak powiem, mocy. Także nie wiem, dlaczego wybrali taki właśnie. Powinni wybrać taki bardzo aromatyczny jakiś chmiel. No ale może im tu pasował właśnie do innych składników. Oczywiście bardzo klarowne. Klarowny gin. Jak tam aromat? Jałowiec na pierwszym miejscu, chociaż w składnika jest wymieniany jako trzeci. Ziołowy, cytrusowy, bardzo przyjemny, trochę takich przyprawowych nut as well od razu. Wiecie od razu, że macie do czynienia z porządnym ginem. Naprawdę, bardzo fajny aromat. Zdecydowanie lekki, nie jest aż taki słodki, chociaż jest to słodycz oczywiście, ale on nie jest taki gęsty, powiedzmy, że likierowaty, tak jak sporo ginów. Ten jest właśnie taki lekki, świeży, bardzo intensywny, jeśli chodzi o smak. Tak samo jak i aromat, dużo właśnie jałowca, dużo tych przyprawowych nut, sporo kolendry, zestu cytrusowego. Jest dobrze, jest naprawdę fajnie. Bardzo przyjemny i intensywny i o to chodzi. Jest oczywiście trochę takich ostrych, alkoholowych, pieprznych nut. Ale to tylko dodaje kolorytu tutaj. Bardzo fajny, przyjemny, na pewno będzie przyjemny, jeśli chodzi o koktajle. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten gin, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i przede wszystkim prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.